Witamy Was bardzo serdecznie w sali matematycznej naszej szkoły. Arystoteles mawiał, że matematyka jest miarą wszystkiego. A Pitagoras, że liczby rządzą światem. Zabieramy Was w podróż do świata liczb, w którym przewodnikami będą nasi uczniowie. Zapraszamy. Liczba pi, historia. Początki. Historia liczby pi jest stara jak cywilizacja. Już pierwsi Babilończycy przyjmowali, że obwód koła wynosi promień razy 6. Oznacza to, że zawartość pi przyjmowali oni 3. W średniowieczu, dokładnie w III wieku naszej ery, chiński matematyk Liu Hui wyznaczył wartość liczby pi na około 3,1415, czyli już 1800 lat temu znaleziono maksymalne przybliżenie, z jakiego dzisiaj korzystają uczniowie. Czasy nowożytne. W 1400 roku hinduski matematyk Madhava jako pierwszy doszedł do wniosku, że w sumie liczba pi może być nieskończona. Od tej pory matematycy cały czas szukają coraz to dokładniejszego przybliżenia liczby pi. W ręcznych obliczeniach rekord zdobył William Shanks, któremu udało się znaleźć przybliżenie 707-cyfrowe. Okazało się jednak, że 180 ostatnich cyfr obliczył błędnie. Czasy nowoczesne. Dzisiaj do tego typu zadań używa się komputerów. Dzięki komputerom i ustandaryzowanym wzorom najlepsze przybliżenie pi ma 30 bilionów miejsc po przecinku i w zapisie binarnym zajmuje 281 terabajtów miejsca. Jest to pamięć około 281 komputerów domowych. Zapraszam Was teraz serdecznie do udziału w ćwiczeniu, które pokaże, w jaki sposób można wyznaczyć liczbę niewymierną pi. Czy wiecie, że liczba ta, popularnie nazywana jest Rudolfiną? Nazwa ta pochodzi od nazwiska holenderskiego matematyka Rudolfa von Zeilen, który przez całe swoje życie próbował wyznaczyć jak najwięcej cyfr po przecinku rozwinięcia dziesiętnego tej liczby. W 1610 roku udało mu się wyznaczyć 35 cyfr po przecinku tego rozwinięcia. Za chwilę obejrzycie też filmiki i prezentacje przygotowane przez uczniów klasy 2G naszego liceum, klasy matematyczno-informatycznej pracującej pod kierunkiem profesor Anny Kulpy. W filmikach tych zobaczycie wiele różnych ciekawostek związanych z historią i wyznaczeniem liczby pi. Będziecie też świadkami wykonywania pomiarów niezbędnych do wyznaczenia liczby pi. Będzie to długość okręgu i długość średnicy różnych przedmiotów w kształcie koła. Zanim obejrzycie przygotowane filmiki i prezentacje, przygotujcie na kartce papieru tabelkę. Tabelka ta składać się będzie z 4 kolumn. Pierwsza kolumna, umieścimy w niej nazwę przedmiotu, który podlegać będzie badaniu. Kolejna kolumna to długość średnicy. Pamiętajcie, że średnica to najdłuższa cięciwa, czyli odcinek, który łączy dwa punkty na okręgu i przechodzi przez środek. Oznaczamy średnicę literką D. Kolejna kolumna to długość okręgu, czyli po prostu obwód okręgu. Oznaczamy to literką L. Ostatnia kolumna to praca dla Was. Będzie bowiem tam liczony ilograz długości okręgu, czyli L, przez średnicę, czyli D. Z pomocą przyjdzie Wam kalkulator. Proszę tylko wyniki wpisać z co najmniej 4 miejscami przecinku. Przenieście więc teraz tą tabelkę do zeszytu. Cześć, jestem Basia i dzisiaj pokażę Wam, jak za pomocą miary krawieckiej obliczyć obwód oraz średnicę hula hop. Średnicę liczymy w ten sposób. Wynosi ona 89 cm. Aby obliczyć obwód, musimy miarą krawiecką objąć całe hula hop. Przyda nam się do tego ołówek, ponieważ gdy centymetr krawiecki w trakcie pomiarów skończy się, zapamiętujemy wynik pomiaru. W tym przypadku jest to 140 cm. No i przykładowo właśnie za pomocą ołówka rysujemy linię na końcu. Kontynuujemy mierzenie od narysowanej linii aż do początku pomiaru. Ponownie wyszło 140 cm, a więc dodając obydwa pomiary, wychodzi, że nasze hula hop ma 280 cm. Cześć, ja jestem Oliwia i za pomocą linijki zmierzę dla Was obwód i średnicę płyty CD, żebyście Wy później mogli obliczyć przybliżoną wartość liczby pi. Zmierzymy średnicę.
Średnica ma 12,1 cm. Co do obliczenia obwodu, wymyśliłam sobie, że fajnym sposobem będzie przetoczenie płyty po linijce. Narysowałam kreseczkę, która mi to ułatwi. Siema, jestem Kuba i będę liczył średnicę i obwód tego to zegara taką zwykłą miarką rozwijaną. No to zaczynamy. Ok, najpierw policzymy sobie średnicę. Z tego co mi tu wyszło, wynosi ona około 28 cm. Obwodu chyba bym nie dał rady zmierzyć tą miarką, więc użyjemy takiej o zwykłej krawieckiej. Obwód wyszedł mniej więcej 90. Nazywam się Kacper, a dziś zmierzę obwód i średnicę tego talerza za pomocą zwykłej linijki, nitki, kawałka kartki i długopisu. Zmierzyć obwód do kartki przystawiam talerz i obrysowuję go. Następnie do konturu przyłożę nitkę i długość powinna być równa obwodowi talerza. Mam tutaj nitkę, która była potrzebna, aby pokryć obrys talerza. I długość wynosi około dwóch długości linijki, czyli w sumie 60 cm. Co do średnicy talerza, mierzy ona 19 cm. Mam nadzieję, że udało Wam się wypełnić poprawnie tabelkę i Wasza tabelka wygląda tak samo jak moja. Liczę też na to, że poprawnie wykonaliście dzielenie, czyli dzieliliście długość okręgu przez długość średnicy. Wiemy już, że ten iloraz jest stałą matematyczną i oznacza liczbę pi, której wartość przyjmujemy w przybliżeniu do 3,14. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jakie są kolejne cyfry rozwinięcia dziesiętnego tej liczby, warto zapamiętać wiersz. Jaż o wodę z werwą dyskutuje, bo dobrze temat kluczuje. Zastąpił Rudolfinę słowami wierszyka. Czy ty już odgadłeś, skąd zmiana ta wynika? Zwróć uwagę na to, że długość każdego wyrazu, czyli liczba liter w poszczególnych wyrazach, to kolejne cyfry rozwinięcia dziesiętnego tej liczby. Jaż 3, o 1, kole 4, z 1, werwą 5, 9, 2 i tak dalej. W ten sposób możemy ustalić kolejne cyfry poprawnie rozwinięcia dziesiętnego liczby niewymiernej pi. Podsumowując, zapamiętajmy, liczba niewymierna pi jest to liczba, którą po kolei nazywamy Rudolfiną, przyjmujemy przybliżenie po 3,14. Dziękuję. Parę ciekawostek o liczbie pi. Liczby pi widzieliśmy nawet w starożytności. Obwód piramidy Cheopsa podzielony przez podwójną jej wysokość pozwala uzyskać właśnie tę liczbę. Nikomu nie udało się wykreślić kwadratury koła, czyli kwadratu o jednakowej powierzchni co koło. William Shanks próbował obliczyć pierwsze 707 cyfr po przecinku, jednak pomylił się przy 527. Za to rekordziście Guinnessa udało się zapamiętać 100 000 cyfr po przecinku. Dzień liczby pi przypada na 14 marca. Liczba pi doczekała się nawet swojego ciasta o nazwie Pie Pie. Ludzie w Stanach Zjednoczonych przegłosowali ustawę o dniu liczby pi. Za to w Polsce stworzono żywy łańcuch liczby pi, który liczył aż 627 osób. Ciąg Fibonacciego, złota liczba. Kim był Leonardo Fibonacci? Otóż żył on w latach 1175-1250 i był włoskim matematykiem pochodzącym z Pizy. Uważał zero za pierwszą liczbę naturalną oraz zajmował się rozkładem liczby na czynniki pierwsze. To dzięki niemu posługujemy się cyframi arabskimi i to właśnie on podał wzór określający kolejne wyrazy ciągu Fibonacciego. W ciągu Fibonacciego pierwszy wyraz jest równy 0, a drugi jest równy 1. Każdy następny wyraz zwany liczbą Fibonacciego powstaje jako suma dwóch poprzednich, czyli 1 plus 1 równa się 2, 1 plus 2 równa się 3, 2 plus 3 równa się 5, 3 plus 5 równa się 8 i tak dalej aż do nieskończoności. Złota liczba. Jeżeli podzielimy przez siebie dowolne kolejne dwa wyrazy ciągu Fibonacciego, na przykład 987 podzielone przez 610 lub 89 podzielone przez 55, to stosunek tych liczb będzie równy zawsze tej samej liczbie, równej w przybliżeniu 1,618.
Im większe wyrazy ciągu podzielimy, tym dokładniejsze przybliżenie tej liczby uzyskamy. Liczbę tę nazywamy złotą liczbą i oznacza się grecką literą fi. Stosunek tego podziału określa się również mianem złotego podziału lub boskiej proporcji. Warto również wspomnieć o spirali Fibonacciego, czyli szczególnym przypadku tzw. złotej spirali, której szerokość zwiększa się lub zmniejsza o 90 stopni, dokładnie fi razy. Granica ciągu, czyli iloraz sąsiadujących ze sobą wyrazów ciągu Fibonacciego, to tzw. złota liczba lub złota proporcja definiowana jako dodatnie rozwiązanie działania przedstawionego na slajdzie. Złota proporcja w przyrodzie. W większości optymalnie rozwinięty kwiat bez mutacji i deformacji zawsze ma liczbę płatków będącą liczbą Fibonacciego. Na przykład 1 płatek lilia kala, 2 wielomlecz, 3 irys, 5 dzika róża, 8 ostróżka, 13 nagietek, 21 stokrotki czy 34 złocień. Jak możemy dostrzec, na niebie olbrzymie galaktyki, huragany, w przyrodzie mamy muszle, ziarna słonecznika czy pestki kiwi formują się według złotej spirali. Od lewej na zdjęciach przedstawionym mamy galaktykę, na środku znajduje się obraz huraganu oraz po stronie prawej widoczna jest muszla. Tutaj na zdjęciach natomiast przedstawione mamy po lewej stronie ziarna słonecznika oraz po prawej przekrój kiwi oraz jego pestki. Zjawisko zwane spiralną filotaksją, czyli ulistnieniem, cechuje bardzo wiele gatunków drzew. Mowa tutaj o spiralnej strukturze gałęzi układającej się wokół pnia. Gdybyśmy ponumerowali gałęzie zgodnie z wysokością, na jakiej wyrastały, to okaże się, że liczba gałęzi sąsiadujących pionowo jest liczbą Fibonacciego, a ponadto liczba gałęzi pomiędzy gałęziami sąsiadującymi pionowo również jest tą liczbą. Człowiek a liczby Fibonacciego. Nasze ciało również kryje w sobie wiele z liczb Fibonacciego. Posiadamy 5 palców u każdej ręki, 2 kończyny górne i 2 dolne, 5 zmysłów, 3 wypustki głowy, 2 uszu i nos, 3 otwory głowy, 2 oczu i usta i pojedyncze organy. Stosunek długości środkowego palca do małego równa jest liczbie fi. Liczbę tę znajdziemy również w wyglądzie naszej twarzy. Przykładowo ma to miejsce w stosunku szerokości 2 przednich zębów do ich wysokości, wysokości twarzy do jej szerokości, wysokości twarzy do odległości od brwi do podbródka, szerokości ust do szerokości podstawy nosa. Złoty podział i liczbę fi znajdziemy również w proporcjach naszego ciała. Co prawda proporcje te nie są tak idealne i dokładnie zachowane, ale są na pewno bardzo zbliżone. Na przykład stosunek wzrostu człowieka do odległości od stóp do pępka, który wynosi fi. Te same stosunki odległości równe liczbie fi znajdziemy także w odległości np. od koniuszków palców do łokci, do odległości od łokcia do nadgarstka, od ramion do czubka głowy, do odległości od brody do czubka głowy, od pępka do czubka głowy, do odległości ramion do czubka głowy, od kolana do pępka, do odległości od kolana do stopy. Ciekawostki. Złote proporcje zachowują nawet spirale naszego DNA. Cząsteczka DNA mierzy 34 jednostki długości na 21 jednostek szerokości dla każdego odcinka podwójnej spirali. Liczby te są oczywiście elementami ciągu Fibonacciego, a zależność między nimi jest równa liczbie fi. Kolejnym przykładem, tym razem wziętym z religii, jest Arka Przymierza zrobiona z drzewa akacjowego. Jej długość miała wynosić 2,5 łokcia, a wysokość i szerokość 1,5 łokcia. Te liczby podzielone przez siebie dają przybliżenie fi. Arka Noego miała 50 łokci szerokości i 30 łokci wysokości. Podzielone przez siebie również dają liczbę fi. A Wy jakie przykłady liczby Fibonacciego lub złotej proporcji jeszcze dostrzegacie? Liczby pierwsze oraz wszystkie inne aspekty ich dotyczące. Liczby pierwsze to liczby naturalne, większe od jedynki, które mają tylko 2 dzielniki naturalne. Jeden oraz samą siebie. Przykładowo cyfra 4 nie jest liczbą pierwszą, ale złożoną, ponieważ ma 3 naturalne dzielniki. Dwójkę, jedynkę oraz czwórkę. Teoretycznie cyfrę 5 można podzielić przez 2, otrzymując 2,5. Nie jest to jednak liczba naturalna, więc dwójka nie zalicza się do dzielników piątki, pozostawiając ją jedynie z 2 dzielnikami, jedynką oraz piątką. Wszyscy znamy najmniejsze liczby pierwsze.
dwójkę, trójkę, piątkę, siódemkę i tak dalej. Dlaczego nie jeden? Otóż każdy z nas zna rozkładanie liczb na czynniki pierwsze. Fachowo ten proces nazywany jest faktoryzacją. W świecie matematyki istnieje podstawowe prawo arytmetyki. Mówi ono o tym, że każda liczba złożona może być jednoznacznie przedstawiona za pomocą iloczynu liczb pierwszych. Ale słowem kluczem jest tutaj słowo jednoznacznie. Jeżeli jednak uznalibyśmy liczbę 1 za pierwszą, to nie możemy mówić o jednoznaczności, bo je moglibyśmy rozłożyć liczbę 10 na iloczyn dwójki, piątki i jedynki. Liczby pierwsze znalazły zastosowanie w kryptografii, czyli zabezpieczanie informacji przed niepowołanym dostępem, np. w sieci. Przykładem jest algorytm RSA, zaprojektowany w 1977 roku. Algorytmem RSA można zakodować obraz, a nawet film, używając systemu Cister, z którego korzysta telewizyjny gigant Canal+. Dzięki kryptonimowi RSA, instytucje takie jak banki mogą przesyłać prywatne wiadomości swoim klientom. Jeżeli chodzi o ten system, to mamy do czynienia z czterema wartościami. Dwie losowe liczby pierwsze, P i Q, iloczyn tych liczb, czyli N, inna liczba mniejsza od wartości P i Q, czyli E. Wartości N oraz E są kluczami publicznymi, czyli dostępnymi dla każdego, a wartości P i Q są kluczami prywatnymi. W przypadku, w którym chcielibyśmy przesłać jakąś wiadomość bankowi, na przykład wiadomość A, komputer musiałby najpierw ją przekształcić na liczbę. Dzięki standardowi ASCII, który mówi nam o tym, dzięki jakim liczbom możemy zapisać literę, możemy przeczytać, że za literę A komputer uważa liczbę 65. Szyfracja systemem RSA odbywa się przy użyciu tzw. arytmetyki modulo. Dla nas ważny jest fakt, że odwrócenie tego procesu, czyli deszyfracja, jest zajęciem bardzo trudnym. Powodem problemów związanych z deszyfracją jest brak znajomości kluczów prywatnych. Liczby bliźniacze to inaczej dwie liczby pierwsze, których różnica wynosi 2, np. 3 i 5, 11 i 13, czy 149 i 151. Co ciekawe, do dziś nie dowiedziono, czy ilość liczb bliźniaczych jest nieskończona. Największa para liczb bliźniaczych znana człowiekowi składa się pojedynczo z łącznie 200 700 cyfr. To, macie tam tą liczbę, nie odważę się jej powiedzieć, która została znaleziona w 2016 roku. Z wyjątkiem par 3 i 5 oraz 5 i 7, ostatnimi cyframi liczb bliźniaczych mogą być 1 i 3, na przykład 11 i 13, 7 i 9 oraz 9 i 1. W XVII wieku francuski mnich Marin Mersenne rozpatrywał możliwość istnienia liczb pierwszych w postaci 2 do potęgi n odjąć 1. Stwierdził, że jest to prawda dla n równego 2, 3, 5, 7, 13, aż do 257. Ciąg takich liczb nazywamy liczbami Mersenna. Sito Eratosthenesa. Jest to algorytm, którego wynalezienie przypisuje się Eratosthenesowi z Cyreny. Znalazł on sposób wyznaczania liczb pierwszych z dowolnego przedziału od 2 do n. Algorytm polega na tym, że z podanego zbioru bierzemy najmniejszą liczbę, czyli dwójkę, i wykreślamy wszystkie jej wielokrotności, np. 4, 6, 8 itd. Następnie bierzemy najmniejszą liczbę z pozostałych, w tym przypadku 3, i wykreślamy wszystkie jej wielokrotności większe od niej, 6, 9, 12 itd. Tak samo postępujemy z każdą pozostałą liczbą aż do końca zbioru. Wykreślanie powtarzamy, aż liczba i, której wielokrotność wykreślamy, będzie większa od pierwiastka z n. Wtedy dla liczby n wszystkie mniejsze bądź równe jej liczby są liczbami pierwszymi. W trakcie pewnego nudnego wykładu Stanisław Ulam, wybitny matematyk ze Lwowa, znany przede wszystkim z udziału w atomowym projekcie Manhattan, zaczął w swoim zeszycie kreślić zwykłą spiralę liczbową. Następnie ze znudzenia zaznaczył na niej wszystkie liczby pierwsze. Okazało się, że liczby pierwsze układają się w pewne skośne linie. Na obrazku przedstawiono spiralę liczbową, a liczby pierwsze przedstawiono za pomocą białych punktów. Jak na dłoni widać, że układają się w jakąś niezbadaną ciągłość. Niezbadaną, bowiem nikt jeszcze nie wyjaśnił tego zjawiska. Na koniec przygotowaliśmy parę ciekawostek o liczbach pierwszych. W 1914 roku amerykański matematyk Derek Norman Namer opublikował po raz pierwszy listę wszystkich 664 579 liczb pierwszych mniejszych od 10 milionów. W stworzeniu tej listy pomogło mu Sito Eratosthenesa, liczba składająca się z cyfr 11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 
jest liczbą pierwszą. Liczba zaprezentowana najniżej na slajdzie jest zestawieniem początkowych 38 cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby pi. Jest ona również liczbą pierwszą. Z pozorów łatwo określane i proste z definicji liczby pierwsze mają wiele swoich sekretów oraz bogatą matematyczną przeszłość. Są jednym z podstawowych zbiorów liczb w matematyce, co pozwala zrozumieć, jak obszerną i zdecydowanie nie w pełni zbadaną częścią nauki jest matematyka. Nawet obecne technologie nie są w stanie pełni odkryć świata liczb. Wiadomym jest jednak, że nasze pokolenie będzie kontynuować eksplorację tego obszernego tematu oraz stawianie nowych teorii oraz tez. Jako lektor dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie naszej prezentacji i mam nadzieję, że dowiedzieliście się parę nowych rzeczy o liczbach pierwszych. Dziękuję za uwagę. Cześć! Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Wam krótką prezentację o liczbie zero. Matematyka jest z nami praktycznie od zawsze. W dzisiejszych czasach ciężko wyobrazić ją sobie bez liczby zero. A co, jeśli powiemy, że jej istnienie nie jest wcale takie oczywiste, jak nam się wydaje? Oznacza ona w końcu brak czegoś, swego rodzaju pustkę. I właśnie tak interpretowali to nasi przodkowie. A po co zapisywać coś, czego nie ma? Ale czym tak naprawdę jest zero? Rozróżnijmy kilka pojęć w matematyce, które występują pod wspólną nazwą zero. Symbol zero. Definiowany jest odrębnie między innymi w teorii mnogości, logice, teorii grup. Liczba zero. Jest częścią zbiorów liczb zespolonych, liczb rzeczywistych, liczb wymiernych oraz liczb całkowitych. Cyfra zero. Jest wykorzystywana w arytmetyce przy zapisie liczb w każdym systemie pozycyjnym o dodatniej podstawie. Zero dopiero w XII wieku rozpowszechnił włoski matematyk Leonardo Spisy, znany bardziej jako Fibonacci. Natrafił on na hindusko-arabski system numeryczny i zaczął go stosować. Jednak to nie on jako pierwszy wpadł na zastosowanie znaku, żeby opisać brak czegoś. Pierwsze przypadki użycia zero jako cyfry odnotowano w starożytnym Babilonie oraz wśród Majów. Było ono wykorzystywane przy zapisie liczb, do odróżnienia miejsc dziesiętnych. Podobnie jak w dzisiejszych czasach odróżniamy 100 od 10. Brak cały czas oznaczano jednak tylko pustym miejscem. I tutaj wracamy do samego Fibonacciego, bo to właśnie on rozpowszechnił formę, jaką znamy dzisiaj po całej Europie. O dziwo, przetrwała ona po dziś dzień, mimo prób wykorzenienia jej z Europy przez katolików, jako rzeczy pochodzącej z innej religii. Jako ciekawostkę dodam, że Fibonacci w swojej pracy o arytmetyce wszystkie znaki od 1 do 9 nazwał cyframi, a zero było po prostu zerem. Zero, jakie znamy dzisiaj, ma dwoistą naturę. Z jednej strony oznacza ono zwykłą liczbę, na której możemy wykonywać działania matematyczne, a z drugiej strony wyraża ono również nic. Ciężko jest doświadczyć, czy chociażby wyobrazić sobie zero. Nie trudno na przykład zobaczyć jedno jabłko czy dwa jabłka. Problem pojawia się, gdy chcemy zobaczyć zero jabłek. Po prostu ciężko zobaczyć coś, czego nie ma. Nasze rozumienie zera jest ściśle powiązane z filozoficznymi rozważaniami na temat nieistnienia niebytu. Rozważania takie podejmowali między innymi Parmenides czy Tomasz z Akwinu. Zero bezwzględne oznacza całkowity brak czegoś, który jest dolną granicą. Na przykład można mieć zero włosów na głowie, ale nie można mieć ujemnych włosów. Dla przykładu temperatura zera bezwzględnego jest teoretyczną granicą, do jakiej można ochłodzić układ termodynamiczny. Zero względne na skali oznacza, że obserwacje mogą mieć ujemne wartości. Jeśli ktoś ma zero względne na jakiejś skali, to ta automatycznie nie oznacza, że nie można mieć jeszcze mniej. To tylko jest taka umowa, że wybieramy pewien punkt na skali, który nazwiemy zerem. Zero względne jest zerem umownym i nie ma takiej mocy jak zero bezwzględne. Ale przejdźmy do własności liczby zero. Jest liczbą naturalną. Wielokrotności liczby otrzymujemy mnożąc daną liczbę przez kolejne liczby naturalne. Więc zero jest też wielokrotnością każdej liczby naturalnej. Jest liczbą parzystą. Standardową definicję liczby parzystej można użyć do bezpośredniego udowodnienia, że zero jest parzyste. Liczba nazywana jest parzystą, jeśli jest całkowitą wielokrotnością dwójki. Na przykład
Powodem, dla którego 10 jest parzyste, jest to, że jest równa 5 razy 2. W ten sam sposób 0 jest całkowitą wielokrotnością dwójki, czyli 0 razy 2, więc 0 jest parzyste. Wiemy, że dowolna liczba x podniesiona do potęgi 0 daje nam 1. Ale właściwie dlaczego? Zapiszmy krótki dowód. Otóż x podniesione do potęgi minus 1 razy x do potęgi pierwszej daje nam x do potęgi 1 plus minus 1. Ponieważ jak wiemy, mnożąc dwie potęgi o identycznej podstawie, dodajemy do siebie ich wykładniki. Przejdźmy dalej. X podniesione do potęgi minus pierwszej daje nam 1 przez x. Ponieważ w chwili, gdy podnosimy liczbę do potęgi ujemnej, mnożymy przez siebie odwrotności naszej liczby. To wszystko mnożymy razy x, ponieważ x do potęgi pierwszej daje nam x, co daje nam x do potęgi 0. Teraz przemnóżmy lewą stronę. Otrzymujemy x przez x równa się x do potęgi 0. Przy czym, jak się okazuje, x nie może być zerem, o czym niedługo się przekonacie. X przez x daje nam 1, dzięki czemu widzimy, że x do potęgi 0 dla wszystkich liczb oprócz 0 daje nam 1. Teraz skupmy się nad tym, co się stanie, jeśli podzielimy przez 0. Wiemy o tym, że dzielenie jest działaniem odwrotnym do mnożenia, czyli chcąc sprawdzić poprawność dzielenia, wykonujemy mnożenie. Idąc tą ścieżką, dochodzimy do momentu, w którym dowolną liczbę chcemy podzielić przez 0. Jest to równoważne z szukaniem liczby, która po pomnożeniu przez 0 da liczbę różną od zera. Jednak wszyscy dobrze wiemy, że wynikiem mnożenia przez 0 jest zawsze 0. Skutki dzielenia przez 0. 0 jest równe 0. Dwie strony równania zapisujemy teraz w formie różnic liczb naturalnych. Z prawej strony równania wyciągamy liczbę 3 przed nawias. Z lewej strony równania robimy dokładnie to samo, tylko że z liczbą 6. Po skróceniu zawartości nawiasów dostajemy równość wynoszącą 3 równa się 6, co jak wiemy jest sprzeczne. Skracamy i dostajemy 1 równe 2. Działanie, które przed chwilą zobaczyliście, to sofizmat. Jest to dowód, który w pierwszej chwili wydaje się być prawidłowy. Jednak prowadzi on do sprzeczności. W nawiasie mamy działanie, którego wynikiem jest 0. W podanym przykładzie widać, że nie wolno dzielić przez 0, bo wszystkie liczby byłyby sobie równe, a matematyka nie miałaby sensu. Dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że prezentacja Was zaciekawiła. I pamiętajcie, nigdy nie dzielcie przez 0. Podzieliłem przez 0. Przepraszam. A teraz pora na zadanka, których głównym bohaterem będzie liczba 0. Za moment po kolei będą wyświetlały się różne równania, na rozwiązanie których dostaniecie konkretną ilość czasu. Po jego upłynięciu odtworzony zostanie film z poprawną odpowiedzią i instruktażem, jak należało podejść do danego problemu. Życzę powodzenia.
Czas minął, a poprawnej odpowiedzi udzieli Wam Jagoda Koteras. Żeby obliczyć tego typu działanie, najpierw zaczynamy od obliczenia zawartości nawiasu, a więc przepisujemy ułamek. Pięć do potęgi zerowej wynosi 1, dlatego że każda liczba podniesiona do potęgi zerowej wynosi 1. Dodajemy pierwiastek 0 równa się 0 razy 5 do potęgi trzeciej. Całość przenosimy do następnej linijki. Znów przepisujemy ułamek i wyliczamy nawias. 0 razy 5 do potęgi trzeciej wynosi 0. Dodać 1 równa się 1. Każdy ułamek, który ma w liczniku 0, wynosi 0. Dlatego 0 razy 1 równa się 0. Z pewnością udało Wam się rozwiązać to równanie, a teraz zapraszam Was do kolejnego, które po upływie czasu zaprezentuje nam Ola Laskowska. Rozwiązując takie równanie, zaczynamy od przepisania początku. Wszystko do potęgi zerowej zawsze będzie dawało nam 1. Pierwiastek 16 to jest 4. Dzielimy przez 4, to równa się minus x, minus 1 i pierwiastek 4 to 2. Mnożymy razy 4. Minus 2. X minus 1. Minus 4 równa się minus 2x i minus 2. Teraz mnożymy razy minus 1, żeby pozbyć się minusów. Czyli mamy 2x minus 1 plus 4 i to równa się 2x plus 2. Mnożymy nawias 2x minus 2 plus 4 równa się 2x plus 2. Zamieniamy stronami, więc x na jedną bez x na drugą stronę. Minus 4 i plus 2. Co nam wychodzi? Wychodzi nam, że 0 równa się 0. Jest to tak zwane równanie tożsamościowe, które ma nieskończenie wiele rozwiązań. To równanie mogło przyprawić Wam odrobinę trudu, ale Ola świetnie je wytłumaczyła. Następne zadanie wykona dla Was Alicja Dzikowska. Kolejnym równaniem jest minus 3 do potęgi drugiej dzielone przez minus 3 do potęgi drugiej, ale w nawiasie.
Dodajemy 2 do potęgi pierwszej i dzielimy przez 2 do potęgi zerowej. Dodajemy minus pierwiastek z jedynki. Dodajemy 0 do potęgi dziewiątej. Odejmujemy pierwiastek stopnia 19 z zera i dzielimy wszystko przez 4 pierwiastki z 3 wzięte do potęgi zerowej. Najpierw związujemy potęgi. Minus 3 do potęgi drugiej jest minus 9. W nawiasie jest to zwykłe 9. Dodajemy 2 do potęgi pierwszej to 2, a 2 do potęgi zerowej to 1. Dodawanie i odejmowanie. Wychodzi nam odejmowanie. Dodajemy 0, ponieważ 0 do potęgi 9 to wciąż 0. Odejmujemy również 0. Wszystko wzięte do potęgi zerowej jest 1, więc dzielimy wszystko przez 1. Zamieniamy sobie minus 9 przez 9, a tak naprawdę minus 1. Dodajemy 2, odejmujemy 1, dodajemy 0, a minus 0 podzielone przez 1 to wciąż 0. Teraz wszystko ze sobą dodajemy i jak widzimy jest to 0. Alicja przedstawiła krok po kroku, jak poprawnie wykonać to zadanie, a następnym i już ostatnim na dziś zajmie się Maria Sychlop. Nasz przykład wygląda tak. Pi minus pi w nawiasie do kwadratu podzielić przez 2 plus 1 minus pi w nawiasie do potęgi zerowej minus 1 podzielić przez 2. To wszystko równa się tak. Najpierw działanie w nawiasie. Pi minus pi to jest 0. 0 do kwadratu to jest 0. Czyli 0 przez 2 plus 1 minus pi do potęgi zerowej, czyli 1 minus 1 podzielić przez 2. To wszystko równa się, z tego wychodzi 0, z tego wychodzi 1 minus 1, czyli 0 przez 2, czyli również 0. Całość, wynik 0. Na zakończenie odrobina matematycznego humoru. Co robi matematyk w kinie? Szuka miejsc. A co mówi matematyk do Dylana? Rąk! Zapraszamy do kasy.